Za nami kolejna odsłona powiatowych eliminacji Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa, czyli turnieju sprawności fizycznej i bezpieczeństwa dla uczniów klas drugich z terenu powiatu kutnowskiego. Konkurs przeprowadzono w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie. W tej 11. edycji konkursu Policyjna Akademia Bezpieczeństwa bierze udział 13 drużyn szkół podstawowych z terenu powiatu kutnowskiego. Są to drużyny dwuosobowe, chłopiec i dziewczynka z klasy drugiej. Każda drużyna bierze udział najpierw w teście wiedzy o bezpieczeństwie. Tutaj drużyna rozwiązuje test razem, wspólnie. Następnie drugi etap tego konkursu wygląda w ten sposób, że dzieci biorą udział w teście sprawności fizycznej. Tutaj każdy uczestnik ma czas liczony oddzielnie. Następnie te punkty są sumowane. Drużyna, która wygra tę eliminację powiatową, jedzie na konkurs wojewódzki. Będzie on 18 listopada w Łodzi. Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. Tak jak moja koleżanka, pani aspirant, powiedziała, nie ma dzisiaj przegranych. Wszyscy wy wygraliście i otrzymacie nagrodę. Najważniejsze, że to była dla was fajna zabawa i udało wam się tutaj przyjechać. Fajnie się bawiliście? Dobrze, bardzo się cieszę, a teraz przechodzimy do meritum. Będziemy dawać nagrodę. Eliminacje powiatowe zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzechlinie, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie. Gratulujemy!